Ja w swojej pracy twórczej zajmuję się różnymi mediami. Zajmuję się grafiką, grafiką warsztatową, zajmuję się malarstwem, czy zajmuję się tkaniną. I zawsze te trzy dyscypliny, media, traktowałam na równi. Często bywało tak, że jak popracuję sobie dłużej w grafice, to chciałam wrócić, czy może nie wrócić, tylko potem ciągnęło mnie do tkanin, tak? Albo odwrotnie, albo do malarstwa, albo do filmu, więc traktuję te wszystkie media na równi i mam taką potrzebę wypowiadania się w różnych mediach. Zależy mi na tym, żeby te prace były o czymś, ale też rzeczywiście chciałabym, żeby jakby czerpiąc z tradycji mówić współczesnym, uniwersalnym językiem. Często te prace są o pamięci, o przeszłości, ale też we współczesnym świecie. Mam tutaj swoje ulubione obiekty, które kiedy je noszę, stają się swetrami, czy odzieniem, czymś takim bliskim dla mnie. Noszę je od wielu lat, nie nudzą mi się, nawet tęsknię za nimi, jak przychodzi zima, kiedy już będę mogła w nich pochodzić. Często te obiekty wyjeżdżają na wystawy. I tak, rzeczywiście, jeśli w nich chodzę, to są swetry, jeśli są pokazywane na wystawach w przestrzeni, stają się takim trochę obiektem, taką, nie wiem, rzeźbą, którą można oglądać z każdej strony. Jedną z ostatnich prac jest portret rodzinny, taka historia niebieskich swetrów, nagrobków. Jest to portret wielokulturowy. Kiedyś odkryłam dla siebie taki cmentarz błękitny cmentarz w Dubiczach Cerkiewnych na Białostoczyźnie. Zachwyciłam się tym miejscem. Nawet byłam zdumiona, dlaczego tak późno odkryłam te mogiłki, tak? Dlaczego ich wcześniej w ogóle nawet nie słyszałam o nich i nie bywałam. W każdym razie, kiedy odkryłam, poczułam się jak w takiej przepięknej scenografii, można powiedzieć, tak? Bo rzeczywiście jest to stary cmentarz prawosławny w lesie. Wszystkie krzyże są niebieskie i pomyślałam sobie wtedy, że muszę użyć taki obiekt, czy taką rodzinę błękitnych nagrobków. Tak, i w zasadzie każdy obiekt z tej rodziny nazywa się trochę inaczej. Jest to taka rodzina polsko-białorusko-żydowska. Takie były miasteczka, takie było moje na Podlasiu, takie też było moje miasteczko Bies Podlaski, z którego pochodzę. I tam obok siebie stały cerkwie prawosławne, kościoły katolickie i synagogi. W moim mieście były trzy synagogi, teraz nie ma już żadnej. I to jest trochę praca właśnie o pamięci tamtych miejsc, tamtego Podlasia.